Siemanko, z tej strony Dragon. Z tej strony Nakwer. W dzisiejszym filmie pokażemy wam, jak próbujemy taką śmieszną pastę skonsumować z Karoliny Reaper. W skali z Colvina ona ma ile? Od 1,5 do 2,2 miliona. Ostrości. No tak dla porównania, sos Tabasco ma jakieś chyba 8 tysięcy. Ała. No to dobra, to zaczynamy. Może najpierw sobie nalejemy mleka. Tak, mamy przygotowane mleczko, 3,5%. Kolega jest bardziej kozaki, ma 3,2. Pusta szklanka, żeby nie było coś dolane na dnie. A ja już tego się boję, nie? Ty się boisz? Rzecz ty. No i dobra, no to co? Teraz trzeba otworzyć słoicie. Jeszcze pokażmy wcześniej, że to nie jest nic przesypane, tylko jest oryginalna jeszcze banderola. Że nie jest to otwarte i dosypane, nalane, wsadzone, cokolwiek innego. I tutaj jest nawet ta skala na dole, na biało. Carolina Reaper. W tym słoiku jest 95% tej papryki. To jest jedna z najostrzejszych papryk na świecie. Może być ciekawie. Pachnie. No pachnie. No, dobrze, my tak dla konsumpcji weźmiemy trochę na łyżeczkę. O, coś takiego, bo nie wiadomo jak nam to zaszkodzi. Dobrze, jest to napisane w teorii, że dodaje się to do sosu i na kanapki. Nie wiem, kto je takie kanapki, ale zazdroszczę przemianę materii. Będzie grubo, bo ostatnio jedliśmy papryczki Piri Piri, no i było też Piri Piri. Która w skali z Colvina ma 100 tysięcy do 350, czyli to jest jakieś, no tak, 15 razy mocniejsze. W najgorszym wypadku. No to siu. No to prost. Kurde. Ogień na dachu. O kurde. Jo. A to ponoć działa dopiero po chwili. I ja. Powiem tak. O, rzecz ty. Zęby mi trzeszczą. Człowieku. Będę płakał jak na Titaniku. Jakby ktoś deskami wargi przywalił. Jakbym palił fajki, mógłbym odpalać bez zapalniczki. Chyba doszło do żołądka, bo czuję już po prostu... Zdrętwiało mi co i tym czymś jest język. Wszyscy są przerażeni, a mnie złapała śmiechawa, nie? Ale... Może dlatego, że jedliśmy te papryczki wcześniej i nam to pomogło, żeby przetrwać do... Jednakowoż jak ktoś to, jak jest napisane na słoiczku, dodaje do kanapek... To jest hardcore. To jest hardcore. Nawet smaku nie czuć, tego mleka.
No właśnie, pijemy mleko, bo to pomaga, ale smaku mleka czuć, nie czuć. O, panowie. Nie wiem jak kolega. Ja się czuję w miarę okej. Okay. Podniebienie mnie pali. Właśnie pali tak w okolicach, nie w okolicach wargi. I żołądku. O, oh man. Język to mi chce urwać, nie? Jo. O ile dzisiaj było znośnie. Ja jestem cały spocony. A jutro dopiero będziesz. Ani mi nie mów. Co? Po jeszcze jednym łyżce? Nie. Chyba nie. I tu z nami jest kolega, który jakby co to będzie dzwonił po... dostawę mleka. Po karetkę. Do Bauera po mleko. O man. Trzeba dać mleka, bo będzie Ja też doleję. Jednakowoż. Ci się tak często. Pokaż, niby wszystko fajnie, ale... To tak na marginesie. Czuję jakbym tak... Nie był świadomy tego, że wypiłem gorącą kawę i naraz wypiłem taki łyk. Fu. Język poparzony i podniebienie też. Mleko ukaja, na pewno. A im więcej procent, tym lepiej. Ponoć, nie wiem, nie piję mleka 1,5%, bo nigdy takiego nie piję. Ale wiem, że im więcej, tym lepiej, więc kupiliśmy najwięcej, ile się dało. Kapsaicyna mówią, że jak to się nazywa? Kapsaicyna. No właśnie to. To jest masakra. Znaczy, inaczej, bo kapsaicyna to jest po prostu jakby czysta ostrość i to wynosi 16 milionów. Czysta kapsaicyna, a tak jedne z mocniejszych gazów, średnio mocnych gazów pieprzowych mają jakoś 5 milionów. Czyli tak załóżmy podwójną siłę tej papryki, podwójną, potrójną. Zależy jaka trafi się papryka i zależy jaki się trafi gaz pieprzowy. Dawaj kościół. Dobra. Spróbujemy. Teraz może z chipsem, co? Nie, bez chipsa będzie lepiej chyba. Bo im dłużej to będziesz gryzł, tym będzie gorzej. A to nie o to chodzi. Romanie, czy mógłbyś nam przynieść chusteczki? Mamy naszą słodką asystentkę i pielęgniarkę. To co? Jeszcze po trochu. Czekaj, niech przyniesie najpierw, bo przecież to jest rzeź. Ale to jeszcze po ostatnim strzale dla was robimy i to już nie będzie dobrze, żeby jeszcze więcej zrobić. Bo mleko się zacznie kończyć, a ostrość jeszcze czuję. Mówię, teraz jak teraz, ale jutro? Dzięki, wielkie dzięki. Sorry. O kurde. No tak, jeżeli bardziej chcesz to złagodzić, to po prostu weź to do buzi i weź sobie od razu łyk mleka. A tu nie mam łagodzić od razu. Ja wiem o tym, ale to pomaga. To pomaga. Inaczej zrobię. Aż mi słabo. Ja zrobię tak, jak przed chwilą zrobiłem. Czyli wezmę sobie po prostu... mleko. Od razu. Polecam. Ale najpierw trzeba połknąć na to mleko. Koniecznie, no możesz połknąć przy okazji. No połknę i teraz tak, śmigam. Jak leci. Jakby taki gorący ziemniak ci leciał. Uj, ta dawka weszła mocniej. Chyba trafił na pestkę.
Bo ty miałeś wcześniej bez? Ja miałem trzy. O, żeś. Nie śmiej się, bo to po... Jakbym plus minusem połączył, człowieku. Jest ciekawie, jakby mi język żeletkami cię. Powiem tak. Ja bo już nie wiem, co ja robię. O, jakby mi ktoś w zęby strzelił z pięści. To mi bardziej siada na język, tym bardziej, tym razem. Dokładnie. No, już się mam to trochę na wargach i jak to zliziesz, to tym bardziej. Dość tego dobrego. Cześć. Ja pąkam język w tym leku, nie? Po co nam to było to drugie? Nie mogę, kurde. Mówię wam. O Jezus. Ja bym też chciał coś powiedzieć. Ja miałem fantazję. Bo chciałem chipsa wysmarować tą pasą. Ale się nie da. Nie, bo jakbyś to pogryzł jeszcze 3 razy człowieku. Akupunktura od środka. O Boże. Ale jakbym się pokrzywy nażarł. I chwastu. O, nie każ mi się śmiać, bo... Masakra. Rzeźnia. Jedząc ostatnią papryczkę Piri Piri, powiedziałem, że to nie będzie problemu z tym, że to na pewno nie jest takie mocne, ale... Ale jest. Wow, man. No, także polecamy pastę. Smak papryczki ostry. Cena takiego słoiczka to bodajże było chyba 13 zł. Na Allegro kupione. Nie pamiętam nazwy Allegrowicza. No tu nie o to też chodzi. Ale da się to bez problemu kupić. W tym słoiczku jest... W tym słoiczku jest... Jest ileś gram, tylko nie wiem ile. Bo nie da się tego... Nigdzie. Powiem wam tylko tyle. Takim słoiczkiem na pewno wykończycie cały festyn. I to wcale nie mały. Dużynki powiatowe. O, oh, man. Jeszcze czuję pieczenie. Normalnie usta. Tu się. Jakby mi ktoś odkurzaczem przyciągnął. Kontury właśnie, jakby mi ktoś ostem przejechał. Oh, man. I czubek języka. A jakbym kurde żar lizał. Bym językiem po asfalcie tam. Ja właśnie już też kończę mleko. No ja skończyłem. No ja mam jeszcze trochę.
Wrażenia były ciekawe. Myślenie się wyłącza w tym momencie, jak to zaczyna działać. Dobrze, że mamy to mleko i najpierw wyczytałem w internecie, że mleko łagodzi takie skutki ostrości, bo woda to tylko podwaja. Wody nie ma co pić na ostre rzeczy, ponieważ ona po pierwsze nic nie daje, a coraz bardziej jakby ten smak cię, ta ostrość potęguje. To tak jakby się zjedli żuli gumę miętową i zapili to wodą. No, to tak działa. Smak dużo bardziej intensywny. No. Polecam. Jeżeli jesteś odważny, jeżeli masz ochotę na coś ostrego, nie jeszcze piecze, to polecamy taką pastę z Caroliny Reaper. Niekoniecznie jest całą paprykę. Całą paprykę. Wiem, to ty jesteś pianistą, a nie, że ty grasz na trąbce, nie? No i polecamy taką pastę. Ale wcześniej polecamy zjeść coś wcześniej ostrego, nie od razu Karolinę, tylko jakąś inną. Zacznijmy. Zwariujesz z radości, jeżeli zjesz od razu. Nie wiem, chili, wasabi, tabasco, później może być piri piri. Masz jeszcze mleko? Mam jeszcze trochę mleka. Jakby wać tak zapragnął, nawet naleję. Dziękuję. Jednak to już koniec. Później trzeba sobie radzić innymi środkami na uśmierzenie bólu. Zaczyna mi się odbijać oryżadą z kołuni. O, masakra. No, myślę, że na tym można zakończyć. No, ja myślę, że też. Filmik. Dobra, nara wam wszystkim. Cześć. Dzięki, szczałeczka.